tu chyba ktoś jest. Tak, tutaj ktoś siedzi. Słyszysz to? Cześć, siemanko, witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie. Ja jestem Maku i dzisiaj oprowadzę Was trochę po Gdańsku. Jest noc, ale to nam nie będzie przeszkadzać, bo widoki z tego miejsca będą chyba jeszcze lepsze w nocy niż w dzień. A gdzie idziemy? Oglądajcie do końca i zobaczcie, gdzie dojdziemy. Chodź. A to daleko jest od tej górki? Nie, nie? Nie, tu. Tu jak się te auta zatrzymują, a? To od razu w prawo. A, tam widzę, no faktycznie, to ktoś tam idzie. To musimy przejść. Już ponagrywać światła, jak samochody jeżdżą, takie przybity będą. Tu idziemy. Chyba się trochę cykam. Cykam się tak trochę. Taki filmik kiedyś był. Jak takich, co chcieli do takiego tunelu chyba wejść. I oni wchodzą i nagle... Nie no, w sumie trochę się cykam. I wyszedł. Nagrywam. Ja się trochę cykam. Dobra, Janie, i tak idziemy. Dawaj dalej. Nie, ja wracam. Czego? No wracam, bo się trochę cykam. A to serio jest creepy trochę. Bunkrów nie ma. Jakich bunkrów? Bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. Tak, to chyba ktoś jest tutaj. Tak, tutaj ktoś siedzi. Jest daleko jeszcze? No. Serio? Tak. Aż tam pewnie, co? Aż tam. Tam? No, tak myślałem. To wszystko dla Was, dla widzów. Także zostawcie subskrypcję, like, komentarz. Wtedy będę, wiecie, ukontentowany, że Wam się spodobało i że nie poszło to na marne. Bez niechra. Męcząca podróż. Chociaż krótka, ale męcząca. Intensywna. Moi drodzy, dotarliśmy na miejsce, na górę. Już tu są fajne widoki. Też trochę drzewa je przesłaniają. Ale... Tam, o, nie wiem, czy to będzie widać. Jest wieża, na którą zaraz będziemy wchodzić. Jest to trochę creepy. Zero ludzi, cisza. Słyszysz to? Słyszałeś to? Ja też nie. No nic, odpoczywamy i śmigamy do góry. Fajne schody, bo są takie mocne. Bezpiecznie chyba. Jezus Maria. Naprawdę mam nadzieję, że to jest bezpieczne, bo ja nie jestem ubezpieczony. Kiedyś wspinałem się na taką wieżę. To było na Westerplatte, jest taka fajna wieża. Ale niższa od tej. Taka ciekawostka. Daleko jeszcze? Jest mocno. Chyba można śmiało powiedzieć, że widać stąd cały, chociaż cały to nie jestem pewny, ale na pewno dużą część Gdańska widać, ale jest ładnie. Jest kurde ładnie. Światełka robią swoje. To są statki? Tak, na port. Kurde. Nie, tam już jest. Tam już jest morze. Półwysep. Aha. To z półwyspu takie światła. No. Ja myślałem, że to są statki. Nie. A, kurde, mocno. Tam jest stadion. Widać zresztą. Taka. Tam ciężko dojrzeć, ale jest. A tam Ergo też. No i oczywiście Olivia Star. Dobrą pizzę mają, polecam. Ogólnie wchodząc tutaj mijaliśmy krzyż. Więc nie wiem, nie znam tej historii, ale prawdopodobnie ktoś chyba się tu rzucił kiedyś. Beka, bo tu jest tak jasno, a tu jest tak ciemno. Tak w ogóle jakby pustkowie totalne.
No jest wysoko, widzowie, jest wysoko. Try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I